Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Opowieści różnej treści. Z tej strony Ola i dzisiaj wracamy do korzeni, wracamy do naszej ulubionej związkowo-randkowej tematyki. Zajrzałam sobie do mojego notatnika z pomysłami na kolejne odcinki podcastu i moją uwagę przykuł pomysł na odcinek o nazwie Czerwone flagi. I doszłam do wniosku, że to jest coś, co ja chcę nagrać. I poprosiłam Was na Instagramie, abyście się podzielili ze mną Waszymi czerwonymi flagami, z którymi się najczęściej spotykacie na jakichś randkach, jak poznajecie jakiegoś chłopaka albo jakąś dziewczynę. No i co sprawia, że jest to sygnał mówiący raczej już kolejnej randki nie będzie. Chyba nie powinienem na nią się wybierać, a wręcz odwrotnie, powinienem uciekać daleko, gdzie pieprz rośnie. Wiadomo, to nie jest tak, że jak pokaże się gdzieś tam, ujawni nam jeden z tych sygnałów, to już trzeba uciekać, już trzeba zakończać tę znajomość, ale warto się wtedy zastanowić, czy przypadkiem to nie jest pewnego rodzaju wskazówka, że coś tu jest nie tak, że coś tu jest na rzeczy i to chyba nie pójdzie w żadnym dobrym kierunku, którego my oczekujemy. Lista jest, powiem Wam, całkiem imponująca, jest dosyć długa. Zebrałam najbardziej powszechne i najczęściej spotykane czerwone flagi, które pojawiają się, gdy zaczynamy się z kimś spotykać, gdy poznajemy kogoś nowego. No i tam może jakaś chemia się pojawia, albo może i nie, bo to pierwsze spotkanie i w sumie nie wiadomo, z czym to się je. No nieważne, czy to pierwsze, czy czwarte, czy szóste spotkanie, skąd te czerwone flagi się wzięły i one na jakimś doświadczeniu zostały oparte. Nie wiem, kogo to jest doświadczenie, chociaż chyba myślę też w niektórych podpunktach może być i moje. Także dobra, nie przedłużając, rozpoczynamy czytanie naszej magicznej listy spisu najpopularniejszych czerwonych flag. Numero uno, klasyk. Nigdy nie inicjują spotkań. Słuchajcie, chyba wszyscy uwielbiamy ludzi, którzy, gdy my się do nich nie odezwiemy, to oni absolutnie nigdy się do nas nie odezwą i nigdy nie zaproponują spotkania, żadnej kawy, ciasteczka, maczka, czegokolwiek. I zawsze inicjatywa wychodzi tylko od nas. Można kogoś zaprosić na spotkanie raz, dwa razy. Wydaje mi się, że przy trzecim już chyba trochę przekraczamy tę granicę dobrego smaku, kiedy przydałoby się, aby to ta druga osoba wykazała jakieś zainteresowanie naszą osobą i chęci spotkania się z nami. Super jest być osobą, która nie boi się wychodzić z inicjatywą, która nie boi się pytać, nie boi się proponować, bo z tego później wychodzą zarąbiste relacje, zarąbiste znajomości i ja też miałam w swoim życiu parę właśnie takich relacji, gdzie totalnie przypadkiem się z kimś spotkałam, później zagadałam, że może się spotkamy i wychodziły z tego niesamowite koleżeństwa, kumpelstwa, przyjaźnie. Także warto się odważyć i proponować spotkania, no bo słuchajcie, trzeba się integrować z innymi ludźmi, trzeba się uspołeczniać. Dobra, słuchajcie, koniec tej jakiejś motywacyjnej gadki. Ale najważniejsza zasada w jakiejkolwiek relacji, słuchajcie, to jest moje życiowe motto, które ja powtarzam zawsze każdemu, kto ma jakiekolwiek problemy w relacji, czy to koleżeńskiej, czy to romantycznej. Relacja jest jak inwestycja. Jeśli Wy w relację inwestujecie, coś dajecie od siebie, to oczekujecie też czegoś w zamian. Pożal się Boże znajomi, którzy nigdy nie wykazują żadnej inicjatywy i to Wy, za przeproszeniem, musicie ich zmuszać do jakiegokolwiek spotkania, no bo jakby nie tak powinny działać wszelakie znajomości. Jeśli ktoś chce się z Wami spotkać, to się z Wami spotka. I też, no wiecie, nie warto być nachalnym, bo później po czasie zazwyczaj sobie zdajemy sprawę z tego, że chyba jednak byliśmy trochę nachalni i zaczyna być nam strasznie głupio i to nie jest fajne uczucie. No, także nie traćmy czasu na takich ludzi, no bo czemu
ma nam być głupio z ich powodu? Jakby oni nie są tego warci, a na świecie jest tyle ludzi, że jestem przekonana, że znajdzie się ktoś, kto z wielką chęcią wybierze się z Wami na kawę. Jak nie teraz, to za tydzień, dwa, za miesiąc, ale nie wiem, czy warto zapełniać swój czas tymi znajomymi, którzy jakby, no wiecie, nie są warci znajomości z Wami. Ja zawsze wychodzę z założenia, że na znajomość ze mną trzeba sobie zasłużyć i jeśli ja widzę, że ktoś faktycznie się stara, ktoś faktycznie wykazuje inicjatywę i zainteresowanie, to wtedy możemy się kumplować. Jezus, wychodzi na to, że mam jakieś takie super wysokie wymagania. Nie, no ale wiecie, też trzeba mieć szacunek po prostu do siebie. Punkt numer dwa. Gdy odpisanie na wiadomość zajmuje mu bądź jej x lat, czyli wiecie, 200, 300 albo może nawet i nie wiem, całe 10 wieków. Wiadomo, mamy różne obowiązki, szkołę, pracę, różne jakieś nasze zajęcia dodatkowe, żonę, męża, dzieci, chociaż może jak się umawiacie z kimś, to tak trochę średnio wróży. Natomiast nie oszukujmy się, w dzisiejszym świecie każdy z nas ma telefon pod ręką na co dzień, po prostu cały czas. I odpisanie komuś to jakby, wiecie, my zazwyczaj, nie wiem, przynajmniej ja nie oczekuję, żeby ludzie mi odpisywali jakąś rozprawką jak na maturze. Wystarczy mi jedno zdanie w stylu, tak, spotkajmy się jutro. Albo u mnie wszystko w porządku, dzięki, że pytasz. Słuchajcie, to już w ogóle są nawet całkiem rozbudowane wiadomości, bo zazwyczaj, nie oszukujmy się, odpisujemy jakimiś takimi półsłówkami w stylu, okej, spoko, dzięki. I takie rozmowy też są na porządku dziennym. Natomiast, ach, Boże, czy wpienia nas coś bardziej niż ludzie, którzy odpisują na wiadomość po, nie wiem, 2-3 dniach? Wygospodarowanie 15 sekund, aby komuś odpisać, to nie wydaje się być aż takie duże wyzwanie, ale jak życie weryfikuje, chyba dla niektórych jest. Także jeśli piszecie z jakąś dziewczyną albo z jakimś chłopakiem i ta osoba nie jest zbyt chętna, aby Wam szybko odpisywać, to myślę, że fajerwerków tutaj raczej chyba nie ma się co spodziewać, bo no jeśli ktoś chce Wam odpisać i jest Wami zainteresowany, chce Was poznać, to po prostu odpisywać Wam będzie. Niesłychane, prawda? Jest to wiedza, którą wszyscy znają, ale ona za każdym razem zaskakuje tak samo. Ciągłe wymówki i odwoływanie spotkań. Nie wiem, czy tutaj trzeba wiele dodawać, bo jeśli ktoś cały czas ma usprawiedliwienie, że się spóźnił, że się nie pojawił, że 2 minuty przed naszym spotkaniem jednak je odwołuje, bo kotek złamał rączkę albo, nie wiem, sąsiadce trzeba było pomóc przenieść zakupy ze sklepu do mieszkania, to wiecie, no raz może się zdarzyć, wiadomo, chcemy wszyscy pomagać kotkom i sąsiadkom, ale drugi, trzeci, czwarty raz, no to już nie brzmi wiarygodnie. Tworzymy wymówki wtedy, kiedy boimy się konfrontacji, kiedy boimy się przyznać do jakiegoś błędu, także już możecie sobie dopowiedzieć resztę. Kolejna czerwona flaga rozbawiła mnie, gdy napisała mi o niej jedna z moich obserwatorek, a mianowicie, gdy ciągle na wejściu do restauracji gubi portfel. Ja byłam taka, o kurczę, to jeszcze mnie nigdy nie spotkało i mam nadzieję, że mnie nie spotka, no bo co ta druga osoba, ona szuka, nie wiem, sugar mami, o co chodzi? Można za kogoś zapłacić raz czy dwa, bo to wynika z jakiejś takiej osobistej uprzejmości i kultury, ale jak się okazuje, że trzeba za kogoś płacić cały czas? A co ta osoba, nie może pójść do pracy? Słuchajcie, życie w Polsce jest coraz droższe i w ogóle, wiecie, płacenie za siebie to już jest dużo, więc jeszcze płacenie za kogoś? Ja mogę za kogoś zapłacić, kiedy na przykład ta osoba wyświadczyła mi jakąś przysługę, albo na przykład kiedy wiem, że ta osoba zapłaci kolejnym razem, albo ostatnim razem płaciła. I wiecie, no tak to działa znajomości, że często się gdzieś tam wymieniacie tymi płatnościami, rachunkami. Ale no tak za każdym razem, jak idziemy do restauracji, jeszcze nie daj Boże, idziemy do jakiejś drogiej restauracji. Słuchajcie, trzeba to chyba będzie zmienić na maczka, albo po prostu zmienić osobę, z którą idziemy do tego maczka. Siedzimy w tym maczku, każdy zapłacił za siebie, albo nie wiem, może chłopak powiedział, że zapłaci za Was, żeby zrobić na Was wrażenie, okej, niech będzie. I siedzimy przy stoliku, a ten typ zaczyna gadać o swojej ex. To jest, powiem Wam, poważna czerwona flaga,
bo ja, słuchajcie, ja w ogóle, ja nie wiem, co ja mam zrobić w takiej sytuacji, że ja mam jakieś mu rady udzielić? O co chodzi? Ostatnim tematem na spotkaniu z całkowicie nową, obcą mi osobą jest temat mojego byłego chłopaka, albo jakiejś, wiecie, mojej byłej dziewczyny. Jakby wydaje mi się, że to powinna być tak prywatna i osobista sprawa, że dzielicie się jakimiś informacjami na ten temat z ludźmi, którym ufacie i których znacie przede wszystkim. Jedna z moich obserwatorek napisała mi, że była na spotkaniu, gdzie chłopak powiedział jej, że nie może zerwać kontaktu z ex. Nie no, w ogóle super. No i skończyło się tak, że po prostu później szybko do niej wrócił. Koniec historii. Chyba wszyscy wiemy, o co chodzi w tej czerwonej fladze. Ale to nie koniec tematu byłych dziewczyn i byłych chłopaków. Bo kolejną czerwoną flagą jest wyzywanie swoich byłych od najgorszych i ciągłe wspominanie o nich w rozmowie. Ewidentnie ta osoba jeszcze nie przepracowała przeszłości, a Ciebie chce potraktować jako plaster, jako takie chwilowe ukojenie smutków i zranionego serduszka. Takie rozmowy należą do jednych z najbardziej niekomfortowych rozmów ever, bo siedzicie naprzeciw tej osoby, absolutnie nie wiecie, co odpowiedzieć, czy macie to jakoś skomentować, jak zapewne nie znacie tej osoby, nie znacie tego byłego czy tej byłej. A pamiętajcie, że zawsze są dwie strony historii. Zjada Was od środka takie poczucie trochę cringe'u, że tak chcecie być uprzejmi, ale nie macie zielonego pojęcia, co odpowiedzieć, bo nie jesteście żadnym psychologiem ani terapeutą i też w ogóle nie powinniście odgrywać takiej roli dla tej osoby. No, to nie wróży dobrze, słuchajcie, takie rozmowy, takie spotkania to szybko kończymy. I szybko kończymy też spotkania, gdy chłopak bądź dziewczyna gadają tylko o sobie. Bo wtedy siedzicie na tym spotkaniu i zadajecie sobie pytanie, co ja tu w ogóle robię? Przecież ta osoba ani razu nie wykazała zainteresowania moją osobą. Nie zapytała, co tam u mnie, czym się interesuje, co robię na co dzień w życiu. Tylko cały czas nawija o sobie. A nawet jeśli Wy odezwiecie się i powiecie coś o sobie, to ona zaraz to jakoś tak przekształci, że znowu zejdziecie na temat jej osoby. Czasem się zdarza tak, że osoba ma faktycznie coś do powiedzenia i ona opowiada o sobie, ale Was to interesuje i Wy chcecie tego słuchać. Ale jak ktoś opowiada o sobie i Was to kompletnie nie interesuje i naprawdę miło by było, gdyby ta osoba tak chociaż zagadnęła, że co ty o tym sądzisz, albo jak to było u ciebie, ale nie, nie, nie. Ta osoba, ona w ogóle Was nie potrzebuje do tej rozmowy, bo ona prowadzi monolog. Gdybyście wyszli z tej restauracji, zapewne by tego nie zauważyła, albo może by zauważyła, bo no, nie miałaby kogokolwiek, kto by jej słuchał. Nie, naprawdę, takie znajomości to się szybko kończą, bo po prostu ta osoba ultra szybko się Wam znudzi. I już wszystko będziecie o niej wiedzieć, więc o czym rozmawiać na kolejnych spotkaniach. A w temacie rozmawiania, to też zawsze ciekawą sytuacją jest, gdy okazuje się, że to tylko i wyłącznie Wy ciągniecie i inicjujecie dalszą rozmowę, kiedy cała konwersacja spoczywa na Waszych barkach, a ta druga osoba tak w ogóle nie wykazuje żadnego zainteresowania, aby pociągnąć gdzieś jakiś temat dalej, aby dowiedzieć się czegoś więcej. I wtedy jeszcze w ogóle taką wisienką na torcie jest, gdy myślicie sobie, okej, dobra, no to nie spotkamy się już ponownie, no bo nie było tego flow w rozmowie, a okazuje się, że ta osoba chce się ponownie spotkać. I Wy wtedy zadajecie sobie pytanie, dlaczego? Ja byłam w takiej sytuacji i wciąż nie do końca znam odpowiedź na to pytanie. Wydaje mi się, że chyba po prostu niektórzy ludzie nie lubią być samotni i chcą mieć kogokolwiek gdzieś tam obok siebie, nawet jeśli rozmowa z nimi nie jest dla nich interesująca. Niektórzy też może po prostu lubią słuchać, ale wiecie co, ja też lubię słuchać, ale jak nawet kogoś słucham, to zadaję jakieś pytania, wykazuję jakieś zainteresowanie tą konwersacją. Ale no jeśli macie ciągnąć rozmowę przez cały czas trwania tego spotkania, no to powiem Wam, odechciewa się iść na kolejne, bo też czasem
dobrze jest sobie wziąć oddech, chwilę odpocząć i posłuchać, co ta druga osoba ma do powiedzenia, bo też tak poznajemy tego drugiego człowieka, poznajemy, jakie on ma opinie, poglądy, co sądzi na dany temat. A jeśli to tylko wygadacie, no to wiecie, mogliście sobie sami pójść na to spotkanie. Nie trzeba w ogóle było się z nikim tam spotykać. No, tak to czasem bywa. Kolejną czerwoną flagą, która jest czerwoną flagą zawsze, zawsze, dosłownie zawsze i warto na nią zwrócić uwagę, to nachalność w każdej postaci, słownej, cielesnej, w zachowaniu. Jeśli ktoś przekracza Waszą granicę komfortu, to jest czerwona lampka, słuchajcie, i jej nie można zignorować. Oczywiście my, dziewczyny, zazwyczaj mamy do czynienia z tą nachalnością cielesną i trzeba reagować, trzeba stawiać granice i mówić tej drugiej osobie, że hola hola, ale to już jest jakby dla mnie za dużo, ja nie czuję się komfortowo, przestań to robić. Coś, co mnie zawsze strasznie irytuje, że niektórzy mężczyźni mają taki nawyk kładzenia dłoni na udzie, jak z Wami rozmawiają, że to niby ma stworzyć jakąś taką aurę zaufania, ale dla mnie to absolutnie nie jest żadna aura zaufania. Ja jestem zawsze taka, Boże typie, bierz tą rękę, bo po prostu nie ręczę za siebie. To jest spoko, jak wiecie, to jest jakiś Wasz znajomy kumpel i wiecie, że to nie ma żadnych intencji, no to luz, bo gdzieś tam ten dotyk też jest ważny w tworzeniu różnych relacji, ale jeśli po prostu czujecie, że coś jest dla Was niekomfortowe, to nie wmawiajcie sobie, że o nie, może jakoś to wyolbrzymiam. To jest dla Was niekomfortowe i macie do tego pełne prawo. Kolejna czerwona flaga, która myślę, że przeraża większość z Was, gdy coś takiego pojawia się w rozmowie, to na pierwszym spotkaniu rozmowa o małżeństwie i dzieciach. Ja się zawsze zastanawiam, co te osoby mają w głowie, żeby tak od razu na pierwszym spotkaniu wyjechać z tak w ogóle, wiecie, poważnym i dużym tematem. Pierwsze pytanie to w ogóle powinno być, czy Ty chcesz mieć dzieci, czy Ty chcesz wyjść za mąż, no bo nie wiem, no bo nie znamy tej drugiej osoby. To są fajne tematy, jak już się trochę głębiej poznajecie, bo tak po prostu ze zwykłej ludzkiej ciekawości można zapytać kogoś, a czy Ty w ogóle chciałbyś mieć dzieci kiedyś? Jakby, co sądzisz na ten temat? I to jest spoko, jakby wydaje mi się, że to nie jest nic, co jakoś tak bardzo przekracza tę granicę komfortu, bo że granica komfortu to jest numero uno, o którym mowa w tym odcinku, ale jak się nie znacie i ktoś już planuje Waszą wspólną przyszłość, to ja osobiście jestem troszkę przerażona. Kolejna czerwona flaga mówiąca, to nie jest osoba dla mnie, jeśli ja chcę budować jakąś głębszą, wartościową relację, czyli osoba, która komplementuje tylko Wasz wygląd, bo ona patrzy na Was powierzchownie i jej nie interesuje, co macie w środku, jaka jest Wasza osobowość i jacy tak naprawdę jesteście. Wiadomo, miło jest dostać komplement, ładne masz oczy, ładny masz uśmiech, przepięknie dzisiaj wyglądasz, ale komplementy, które zostają w pamięci, to te, które dotyczą Waszego charakteru, tego, jak się zachowujecie, tego, jacy jesteście dla tej drugiej osoby. Nie ma lepszego miodu na serce, niż powiedzenie komuś: uwielbiam spędzać z Tobą czas, albo uwielbiam z Tobą rozmawiać. Jesteś tak cholernie bystra, inteligentna, że z rozmowy z Tobą wyciągam więcej niż z rozmów z 50 osobami, nie wiem, na uczelni, na której studiuję. Dobra, tutaj jakiś, to był jakiś dziwny przykład. Ale wiecie, o co mi chodzi. Ja muszę się przyznać, nie jestem osobą, która często komplementuje innych, ale po tym odcinku muszę to zmienić. Chcę to zmienić, bo fajnie, miło jest dostać komplement, ale właśnie taki komplement, który dotyczy Was, a nie Waszego wyglądu. Gdy mówi, że może mieć każdą, jakby próbował wzbudzić zazdrość, tutaj pojawia się taki czerwony znak cringe alert, bo co to w ogóle ma znaczyć, jak ktoś gada, że no, ja to mogę mieć każdą, ja to tylko wystarczy, że z kimś pogadam i już ta dziewczyna jest moja. What the fuck? Niektórym zabrakłoby skali, gdybyśmy zmierzyli wielkość ich ego.
A z ego wiąże się również często brak manier, jak na przykład przerywanie w czasie rozmowy. Ja nienawidzę, jak ktoś mi się wtrynia, gdy ja coś mówię i po prostu nie mogę dokończyć tej mojej historii, bo ta druga osoba cały czas coś dopowiada, cały czas ma jakąś historię do powiedzenia. Mam takie, halo, czy ja mogę wreszcie skończyć? Jak skończę, wtedy ty będziesz mógł mówić. Więc no, brak manier nie szanujemy, no bo jednak z jakiegoś powodu uczą nas ci rodzice, nauczyciele, żeby te maniery były, żeby je stosować. I ja już, wiecie, nie wymagam, żeby za każdym razem ten gentleman otwierał mi drzwi. To byłoby miłe, ale no słuchajcie, też żyjemy w nowoczesnym, współczesnym świecie i to nie jest jakiś problem, jak ja muszę sobie otworzyć drzwi sama. O nie, o nie. Ale takie podstawowe maniery. Czy ja proszę o tak dużo? No chyba nie, słuchajcie. Myślę, że każdy z nas jest się w stanie tego nauczyć i zaaplikować do codziennego życia. Brak manier objawia się również w niepatrzeniu na drugą osobę podczas rozmowy, gdy człowiek jest skupiony tylko i wyłącznie na sobie, gdy podczas rozmowy zagląda w telefon. To jest w ogóle już tak niekulturalne i nieuprzejme, że ja mam ochotę wtedy po prostu odejść od stolika i wyjść. Jeśli nie interesuje Cię rozmowa ze mną, to po prostu mi to powiedz, a nie patrzysz w ten telefon. I co tam jest takiego ciekawego? No, powiem Wam, że to już jest taki szczyt mojej jakiejś granicy tolerancji. I jest to jedna z takich rzeczy, które chyba irytują mnie najbardziej. Także nie róbcie tego, jak ze mną rozmawiacie. Ale ja też na przykład bardzo nie lubię, jak ktoś się na mnie nie patrzy, gdy ja z tą osobą rozmawiam, bo wydaje mi się, że akurat ten kontakt wzrokowy jest bardzo ważny podczas konwersacji i on też gdzieś tam buduje trochę tak jakieś napięcie i wtedy widać, że obie osoby są zainteresowane tym, o czym mówią. Oczy zwierciadłem duszy, w szczególności jeśli jesteście na randce z Waszym crushem, to myślę, że ten kontakt wzrokowy może Wam wiele powiedzieć. Kiedyś mój znajomy powiedział coś w stylu, że chłopaka się uwodzi spojrzeniem, a dziewczynę słowem? Chyba coś w tym stylu. Nie wiem, czy to ma rację bytu w 100% przypadków, ale w sumie chyba coś może być na rzeczy. Kolejna czerwona flaga to jest coś, co mnie bardzo wkurza i ja tego bardzo nie lubię, ale to też zależy od Was, jeśli na pierwszym spotkaniu osoba używa za dużo wulgaryzmów. Ja jestem osobą mocno wyczuloną na wulgaryzmy, bo sama ich nie używam, więc też nie lubię, jak ktoś używa wulgaryzmów co trzecie słowo. One, wiadomo, dostarczają jakiejś takiej nutki emocjonalności do zdania, które wypowiadacie, ale jeśli ktoś nie potrafi używać języka polskiego takiego, wiecie, słownikowego i co chwilę tylko wtrąca w zdanie jakiś wulgaryzm, to ja nie wiem, czy ta rozmowa sprawia w ogóle Wam jakąkolwiek przyjemność. Gdy ktoś nadużywa przekleństw, to od razu ja mam wrażenie, że ta osoba ma bardzo biedny zasób słownictwa i no ja nie wiem, czy ja z nią będę w stanie porozmawiać na jakieś takie bardziej poważne tematy, jakieś takie, powiedzmy, nie wiem, wrażliwe, emocjonalne. I to jest irytujące, to jest po prostu irytujące, gdy ktoś nie potrafi się wypowiedzieć w języku polskim, tylko cały czas wrzuca tam jakieś przekleństwa. Jaki to ma sens? One już wtedy tracą swoją wartość. Ja nie jestem przeciwko używaniu wulgaryzmów, ponieważ one mogą fajnie nacechowywać pewne wyrażenia, których używamy, pewne zdania, jakieś takie właśnie emocje, które chcemy pokazać, ale jak wszystko, co za dużo, to niezdrowo. Więc no, warto się z tym czasem przystopować i znaleźć jakieś piękniejsze, bardziej elokwentne polskie słownictwo, które opisuje daną sytuację. I następna czerwona flaga, która jest taka mocno, mocno czerwona, jaskrawo czerwona, to skrajnie inny światopogląd, uprzedzenia i stereotypy. Ja o tym wspominałam w jednym z pierwszych odcinków mojego podcastu, że dla mnie niemożliwym byłoby rozwijać jakąkolwiek relację z osobą, która ma całkowicie przeciwne poglądy do moich. Po prostu sobie tego nie wyobrażam. I dla mnie zawsze ogromnym zaskoczeniem jest, gdy spotykam kogoś, jakąś parę albo kumpli, którzy mocno się od siebie różnią, a mimo wszystko jakoś się dogadują.
Nie wiem, ja nie wiem, jak oni to robią. Mam pewne przekonania, pewne wartości, które są dla mnie stałe, w które ja wierzę i które wyznaję. I nie chciałabym, żeby ktokolwiek po prostu chciał mnie przekabacić na swoją stronę. A jakbym się z kimś kumplowała albo chciała rozwijać jakąś, wiecie, głębszą, na przykład romantyczną relację, to ja bym się po prostu czuła strasznie nieswojo, gdyby ktoś mi na przykład mówił, że no, kobiety to w ogóle nie powinny mieć żadnych praw. To jest akurat taki faktycznie bardzo skrajny pogląd i myślę, że mało osób go wyznaje, mam taką nadzieję, ale w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej Polsce naprawdę nie jest trudno, żeby wywiązała się jakaś dyskusja, kłótnia, sprzeczka, konflikt, który dotyczy właśnie spraw światopoglądowych. Też ludzie, którymi ja się otaczam, to ja chcę się z nimi utożsamiać i no jeśli ktoś ma skrajne poglądy, które mi kompletnie nie odpowiadają, no to ja nie będę się chciała z nimi utożsamiać i myślę, że po prostu się nie dogadamy. Nie mam nikogo, kto miałby bardzo takie przeciwne poglądy do moich i po prostu wydaje mi się, że ja nie byłabym w stanie tworzyć relacji z taką osobą. It's up to you, że tak ujmę. Słuchajcie, kolejna sprawa to, gdy wasi rodzice, rodzina, przyjaciele, kolegi tam, z którym się spotykacie, albo koleżanki nie lubią. I okej, wiadomo, rodzice, rodzina, przyjaciele, to nie jest święta trójca, oni nie zawsze muszą mieć rację, ale pamiętajmy o tym, że my często patrzymy na człowieka, który gdzieś tam nam wpadł w oko poprzez pryzmat zauroczenia i wiecie, po prostu zainteresowania się tą osobą. No i też często nie zauważamy wad i idealizujemy tą osobę. Także mimo wszystko wydaje mi się, że warto wziąć pod uwagę słowa naszych bliskich, bo im zapewne na nas zależy i chcą dla nas jak najlepiej. Następna sprawa. Pretensje z byle powodu, wyrzuty, jakbyście już byli małżeństwem i obrażanie się za jakieś totalne głupoty, drobnostki, błahostki. Sęk w tym, że małżeństwem jeszcze nie jesteście, a nawet jeśli byście byli, to pretensje z byle powodu nie powinny mieć miejsca i nikt nie powinien wam robić wyrzutów o coś, co wiecie, że w ogóle nie ma większego znaczenia dla tej relacji. Strzelać focha mogą dzieci, to wybaczamy, ale jeśli strzela focha dorosły i obraża się o coś, co nie jest w ogóle istotną rzeczą w waszej relacji, to tutaj trzeba z tą osobą porozmawiać i wyjaśnić sytuację, albo powiedzieć, no sorry, ja tutaj nie widzę świetlanej przyszłości dla nas. Zdrowe relacje nigdy nie opierają się na tym, że ktoś wam robi jakieś wyrzuty i mówi wam, że coś jest waszą winą, że wszystko jest waszą winą, bo w relacji to zazwyczaj są jednak dwie osoby. Ale przechodząc do kolejnej czerwonej flagi, czasem tak to jest, że w tej relacji jedna osoba, ona zawsze ma źle, ona zawsze ma najgorzej. Jest to osoba, która zawsze się nad sobą użala. I choćbyście, nie wiem, słuchajcie, przeżyli tsunami, umarł wam kot, babcia i naprawdę jest ciężko, to u tej osoby jest gorzej. No nic nie zrobicie, u tej osoby zawsze jest najgorzej. Z takimi osobami no nie ma co się trzymać, bo nie przebijecie tego, co się dzieje u niej. Ona przeżywa najgorsze tortury, najgorsze katusze. Ona się poświęca dla dobra tego świata. No ktoś musi, prawda? Męczennik społeczeństwa. Inaczej tego nie nazwiemy. I przechodzimy do kolejnej sprawy. Oj, to też jest coś taki jeden z moich ulubionych tematów, bo ja generalnie uważam, że jestem w miarę samodzielna i bardzo nie lubię, gdy ktoś inny wykazuje całkowity brak samodzielności. A gdy na przykład, wiecie, spotykam się z jakimś chłopakiem i on cały czas wspomina o mamie. Wiecie, ja nie mam w ogóle nic do mam, bo mamy często, nieczęsto są super. To ciągłe wspominanie o mamie oznacza, że chyba dziecko jeszcze nie do końca wyfrunęło z tego gniazda i może się okazać, że dosłownie jeszcze nie wyfrunęło, bo na przykład mieszka z mamą.
Ja tego nie będę opierać tutaj na swoim doświadczeniu, ponieważ ja jestem jeszcze młoda i większość moich znajomych wciąż mieszka z rodzicami, w szczególności właśnie jakichś moich kumpli, chłopaków, no bo to są właśnie jeszcze tacy trochę, wiecie, chłopcy, nie do końca tacy dorośli faceci, że tak ujmę, więc totalnie luz, bo w tym wieku zazwyczaj jeszcze ludzie nie zarabiają pieniędzy takich, które umożliwiłyby im mieszkanie samemu. Ale wspominam o tym punkcie, ponieważ mam starsze ode mnie obserwatorki, które też spotykały się już z facetami, ze starszymi facetami i właśnie pisały do mnie w temacie tego odcinka, że zdecydowanie czerwoną flagą jest, gdy dorosły facet dalej mieszka z mamą, że coś musi być na rzecz. Czy okej, są sytuacje, że na przykład mama jest chora, czy to tata, w ogóle ktokolwiek, ale jeśli nie i nie ma za bardzo potrzeby w tym wieku mieszkać z mamą, a człowiek zarabia pieniądze, żeby mieszkać na przykład samemu, to dlaczego tego nie robi? Bo wydaje mi się, że w sumie większość osób chyba chce relatywnie szybko wyfrunąć z tego gniazda i właśnie być samodzielnym i niezależnym. To są cechy, które ja osobiście bardzo cenię i myślę, że większość z Was ceni, więc no tutaj coś tam, wiecie, warto się zainteresować tematem, zobaczyć jaki tutaj jest background story i tak dalej, bo tam chyba no różnie może być z tą mamą. Wiecie, teściowe? Nie wiadomo. Teściowie? W sumie też nie wiadomo. Dobra, słuchajcie, kolejny punkt. Brak szacunku do innych ludzi, w szczególności do mamy, siostry, koleżanki, albo na przykład sytuacja, gdy dla Ciebie facet jest miły, ale dla kelnerki już nie. Szacunek do drugiej osoby wydaje mi się, że jest czymś, na co zdecydowanie warto zwrócić uwagę, w szczególności w przypadku jakby kobiet, jeśli mówimy o jakimś mężczyźnie, który jest tam potencjalnym kandydatem na naszego męża, bo jeśli on nie szanuje innych kobiet, to no ja nie spodziewałabym się, że będzie szanował nas. A jeśli szanuje nas teraz, to myślę, że to może być po prostu zwykła gra i wiecie, pokazanie, że och, jaki to ja nie jestem dżentelmeński. A tak naprawdę po czasie będzie jak z tą kelnerką. Ja tak, wiecie, mówię tutaj w stosunku jakby do kobiet, bo sama jestem kobietą, więc łatwiej jest się mi z tym utożsamić, ale dziewczyny niestety też często nie okazują szacunku chłopakom, także jest to historia dotycząca obydwu płci. Inne zachowanie przy Tobie, a inne przy jego znajomych. To jest, słuchajcie, tutaj jest coś shady, to jest ewidentnie czerwona flaga i coś tutaj nie gra. Ja do końca jeszcze nie wiem co, ale coś musi być na rzeczy, jeśli typ albo typiara zachowują się inaczej przy Was, a inaczej przy właśnie jakichś swoich kumplach, rodzinie, to tutaj występuje jakaś nieczysta gierka. Tutaj chyba ktoś jest aktorem i ktoś myśli, że Wy tego nie zauważycie. To jest trochę tak, jakbyście się umawiali, słuchajcie, z influencerem, że wiecie, trochę inny w mediach społecznościowych, a inny w rzeczywistości. Dobra, nie śmieję się, bo ja też jestem influencerką i wydaje mi się, że akurat ja chyba jestem dosyć podobna na żywo i w wirtualnym świecie. Okej, nieważne, ale słuchajcie, jak Wy się tutaj spotykacie z takim aktorzyną, influencerem, to po prostu musicie być jego stalkerem. Nie no, po prostu musicie ogarnąć, o co chodzi i dlaczego on się tak zachowuje, bo to nie jest fajnie i to jakby to nie wróży dobrze Waszej przyszłej relacji. Zawsze wszyscy mówią, że jeśli chcecie zostać influencerem, to musicie być autentyczni. Ale autentyczność to również pierwszy krok do zdrowej relacji. No i wiecie, łączą się te dwie rzeczy. Tutaj trochę influencerstwo, tutaj jakieś romantyczne związki. Dobra, totalnie odeszłam od tematu. Lecimy z kolejną czerwoną flagą, czyli coś, co napisała mi właśnie jedna z Was i zaśmiałam się trochę. Mianowicie, gdy okazuje się, że ma drugi profil na Tinderze z zupełnie innymi danymi. A Wy nie macie takiego profilu? Ja myślałam, że to jest na porządku dziennym. Ja w szoku. Tyle w temacie. Okej, dobra. Na poważnie. Jeśli jesteście już w związku, to posiadanie Tindera, kolejna jakaś taka shady rzecz i to chyba nie powinno mieć miejsca, bo mówienie, że nie usunąłem, nie usunęłam, to tak tylko z ciekawości, dla sportu.
Tinder dla sportu, moje ulubione stwierdzenie. Jak nie jesteście w związku, no to spoko, wiecie, trzeba mieć otwarte możliwości, wiele opcji, także ten Tinder to no raczej nie powinien być dla Was problem, no bo nie jesteście w związku, więc nie zobowiązujecie siebie nawzajem do różnych rzeczy, ale jak to już jest jakaś tam relacja, to chyba warto ze sobą na ten temat porozmawiać, bo wydaje mi się, że któraś ze stron może się nie poczuć komfortowo. Tak wiecie, myślę, że no ja raczej bym nie chciała, żeby mój chłopak miał Tindera, bo wtedy miałabym wrażenie, że co, ja jestem dla niego jakaś niewystarczająca i on chce mieć dalej więcej opcji, to dlaczego on w ogóle jest ze mną? Ale ten drugi profil na Tinderze z zupełnie innymi danymi, to jest jakaś pewnie dobra historia. Nie chciałam wypytywać autorki tej historii, ale tam się pewnie działy jakieś fajne, ciekawe rzeczy. Dobra, słuchajcie, koniec tego tinderowania tutaj. Ostatnia czerwona flaga, o której chciałam wspomnieć i chciałabym, żeby ona bardzo wybrzmiała w tym odcinku. Ona jest tak czerwona, że tę czerwień zobaczylibyście z 10 albo nawet i 100 kilometrów. Wszelkie używki i uzależnienia. Jak wchodzicie z kimś w związek, to nie jest misja ratunkowa. I brońcie Boże, żebyście sobie nie mówili, że ta osoba na pewno się dla mnie zmieni. Uzależnienie jest tak poważną sprawą, że nie powinniście być jedyną osobą, która to będzie miała na barkach. I osoba, która jest uzależniona, to jest osoba, która potrzebuje profesjonalnej pomocy i można jej tę pomoc zapewnić. I tutaj macie, słuchajcie, szerokie pole do popisu, ale to nie Wy jesteście główną osobą ratującą. Tutaj wydaje mi się, że przekaz jest jasny i klarowny i każdy z Was wie, o co mi chodzi i myślę, że też każdy z Was raczej powinien się ze mną zgodzić. No i co, słuchajcie, dobrnęliśmy do końca tej listy. Trochę nam to zajęło, muszę przyznać. A lista przecież jest niekompletna, bo przypuszczam, że podczas słuchania tego odcinka do głowy wpadło Wam jeszcze kolejnych 10 przykładów takich typowych, powszechnych, czerwonych flag. No ale niestety dzisiaj musimy już kończyć, bo słuchajcie, tata do mnie zaraz przyjeżdża i jedziemy na obiad. Także dziękuję Wam ślicznie za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że przypadł Wam on do gustu. No i co? Słyszymy się już niedługo w kolejnym tutaj w moim podcaście, także serdecznie Was zapraszam do obserwowania podcastu i też byłoby mi bardzo miło, gdybyście na Apple Podcast wystawili mi ocenę, bo to gdzieś tam zawsze promuje podcast i daje większe zasięgi. Buziaki! Cześć!